Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy sportu, jak najbardziej, a chyba przede wszystkim to do krainy siatkówki. No, fajny czas chyba w tym sporcie, bo akurat nagrywamy ten odcinek dzień po zwycięstwie polskich siatkarek nad Japonią na Olimpiadzie w Paryżu. 2024 rok, specjalnie mówię, bo jakby za 100 lat ktoś to oglądał, no to żeby jak gdyby uzmysłowił w czasie, kiedy to nagrywamy. A gościem moim i Państwa, no i tutaj proszę, hu hu hu, fiu fiu fiu, muszę się posłużyć, bo dużo liter, Alicja Zagozda-Dobrzańska. Dzień dobry, Alu. Dzień dobry, witam Cię. Klub sportowy Częstochowianka. Tak. I to będzie jak gdyby clue i pretekst do naszego spotkania. Natomiast zanim w ogóle o tym klubie i co tam słychać i tak dalej, przesłuchanko, no bo to program, który ma archiwizować tych, którzy tu w tym grodzie coś robią, którym się chce i tak dalej. Alu, Częstochowianka? Na pewno? Urodzona w Częstochowie? Nie. Wielkopolanka, tak. Ja pochodzę z Turku, w Częstochowie już jestem ponad, no, 26 lat. Serekturek to jest ten tak, temat? Tak, tak, tak. Aha, z Wielkopolski, no dobrze. Tak. Ale co się stało, że tu? Przygoda z siatkówką. Aha. Zaczęłam grać w siatkówkę właśnie w miejskim klubie sportowym w Turku. Tam pod koniec 8 klasy zostałam zauważona i zaproszona do miasta i do klubu też siatkówki, do Kalisi Kalis, gdzie dziewczyny Augusto Kalisz wtedy naprawdę były potęgą w siatkówce. I tam uczyłam się w szkole średniej i grałam w drugiej lidze. Aha. No i następstwem tego było dzięki też ciężkiej pracy, że tuż przed zakończeniem szkoły średniej dostałam propozycję gry i studiowania w Częstochowie. Wtedy też miałam szansę na grę w klubie z Poznania. Musiałam dokonać wyboru, padło na Częstochowe. I tak już jestem. Aha, i to co to? I to była Częstochowianka? Nie, to najpierw to była Politechnika Częstochowska. Aha. AZS Politechnika Częstochowska, z którą rozwijałyśmy skrzydła i udało nam się w 2000 roku awansować do wtedy jeszcze ekstraklasy, bo to była taka kategoryzacja. A, proszę. Słuchaj, to, że ty w tym sporcie to dziedziczne obciążenie? Rodzice sportowcy? Nie, mama za czasów podstawówki grywała też w klubie tureckim w piłkę ręczną. I dzisiaj to było bliskie sercu. Ja też za czasów podstawówki bardzo lubiłam w tą dyscyplinę grać. No jednak stanęło na siatkówce, bo w Turku ona była też taką potęgą. I tak zostało do dziś. Super, ale to jest tak, że ty jesteś prezesem tego klubu, tak? Na chwilę obecną tak, już od wielu lat, ale zaczynałam jako zawodniczka. Rozumiem, no bo w klubie są różne funkcje. Nie wiem, dyrektor sportowy, prezes, trener, fizjoterapeuci i tak dalej. Tak, zgadza się. To jest jak gdyby system naczyń połączonych. Ja bym chciał zapytać, przepraszam, jeżeli to pytanie zabrzmi głupio, ale jestem laikiem w tych jak gdyby hierarchiach. Co robi prezes w takim, nie tylko w Twoim klubie, ale ogólnie, czym się zajmuje prezes w klubie sportowym? Jeśli chodzi o nasz klub, mogę się wypowiadać o swoim, bo każdy prowadzi go jak gdyby według własnego statutu i organizacji. My jesteśmy klubem takim, który mówimy, że jest takim społecznym klubem, ponieważ my jako zarząd, pracujemy tam społecznie. Nie bierzemy żadnego wynagrodzenia, więc to jest nasza praca społeczna. Stąd całe serce, cały czas, którego poświęcamy bardzo dużo.
Jak gdyby myślę, że nie stawia nas takim czelem, takim świetle jako prezesa danej spółki. Komercyjnych tak, historii. Tak, tylko po prostu co ja robię. No ja robię to, co robi prezes. Reprezentuję, nadzoruję, koordynuję mnóstwo spraw administracyjnych. Ale czyli masz bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w klubie? Jak najbardziej, tak. Że na przykład ktoś mówi, weźmy tego na trenera, a ty powiesz nie. Uważam, że ten będzie lepszy. Masz taką władzę jak gdyby gdzieś? Tak, według statutu naszego klubu nie tylko ja decyduję jako jednoosobowo, bo mamy zarząd, który się składa z 6 członków i prezydium i musi być oczywiście większość. W przypadku, kiedy tej większości nie mają, ma ten głos decydujący i we wszystkich sprawach jak gdyby gromadzimy się i decydujemy, prawda? Czy to chodzi o sprawy sportowe, czy marketingowe, czy tutaj wybór właśnie trenera, czy tego, na co stawiamy. Więc wszystkie sprawy w porozumieniu z trenerami, z zarządem, z dyrektorami, których mamy w klubie, oczywiście są dyskutowane. Staramy się być jednością i zawsze gdzieś ten kompromis próbujemy wypracować, żeby było jak najlepiej. Powiedz mi tak, no bo ja pamiętam z młodości czasy AZS-u, jak jeszcze no, w hali Polonia odbywały się zawody. No teraz wiadomo, że już nie, ale no Norwid teraz, jak chłopaki, że znowu ta siatkówka w najwyższym klasyfikacji wróciła do Częstochowy. Jak jest z klubem sportowym Częstochowianka, jeżeli chodzi o te hierarchię, bo ja rozumiem, że no, klub bierze udział w rozgrywkach. Tak, jesteśmy klubem, który myślę, że tutaj w regionie jest jednym z największych. My gramy oczywiście również na tym rynku krajowym, czyli po prostu jesteśmy w drugiej lidze krajowej. Druga na liga tym krajowa. Szczeblu, tak. No i oprócz tego prowadzimy całe kompletne szkolenie dzieci i młodzieży na każdym szczeblu. To dzieciak to za chwilę, tak, to bo ja tutaj. Więc wiesz, jesteśmy drugą ligą. W porównaniu tutaj do plus ligi, która w rozgrywkach męskich jest najwyższa, no to u nas musi, żebyśmy byli na takim poziomie, musielibyśmy być w Taurolnidze, czyli najpierw z drugiej ligi musielibyśmy awansować do pierwszej ligi, a następnie do tej Taurolnidze. Czyli więc jeszcze taka są jeszcze dwie drabinki. Tak, jak tak. Gdyby. Jak gdyby to jest ten stopień. Ale to jest wścibskie pytanie, wybacz, ale ja je zadaję wszystkim, naprawdę. Co na co dzień robi Alicja, żeby zapłacić prąd, gaz i telefon? Pracuję. Pracujesz? Pracuję, co? Jestem zatrudniona, jestem pracownikiem administracyjno-biurowym. Nie chcę mówić w jakiej firmie, ale pracuję. Pracuję 8 godzin. Normalnie po pracy. Pełnisz swoje obowiązki, się angażujesz. Cały czas jest wypełniony później weekendy siatkówką. Wiadomo, że są sporty, które no, niosą ze sobą olbrzymie gratyfikacje finansowe. No, mam tu na myśli, czy piłkarze choćby, czy na poziomie drugiej ligi zawodniczki też grają społecznie, czyli one otrzymują co miesiąc wynagrodzenie za to, że reprezentują klub sportowy. Tak, tak. To, bo to jest też, muszę powiedzieć tak, muszę też powiedzieć, że to jest liga zawodowa, chociażby z tego względu, że dostają wynagrodzenia, z tego względu, że mają menadżerów, często się nimi posiłkują. Oprócz wynagrodzeń podpisywanych tutaj na podstawie kontraktów, mają wynajmowane mieszkania i jak gdyby cała ta logistyka tej drużyny, ona jest tak jak w lidze zawodowej na poziomie Tauron Ligi. Czy druga liga to jest tak, że na przykład jestem na pierwszym, drugim, trzecim miejscu i Polski Związek Siatkówki za to, że ten wynik jest, przelewa na konto klubu? Kompletnie nic. Nic? Nic kompletnie nam tutaj z tego tytułu jak gdyby gratyfikacje nie spływają. Oczywiście współpracujemy bardzo dobrze ze związkiem tutaj, ale nie ma takich przepisów, żebyśmy za zajęcie danego miejsca w swojej grupie. Tak, tak. Czyli rozumiem, że sponsorzy... Tylko ludzie dobrej woli, sponsorzy i cała nasza praca wkładana w składanie wniosków, dotacje miejskie, dotacje tutaj z różnych fundacji w całej Polsce. Żeby te zawodniczki utrzymać. Żeby to utrzymać i to jest cały clue naszej pracy, żeby te środki pozyskać. Ta funkcja społeczna jest bardzo istotna i bardzo mnie interesuje. To znaczy oczywiście rozgrywki rozgrywkami,
wyniki wynikami, ale jest to też miejsce, do którego, w którym można zacząć swoją przygodę z siatkówką, prawda? Dokładnie. I teraz moje pytanie jest następujące, bo to będzie takie bardzo, wiesz, mam kolegę, który uczy śpiewać. Rodzice przyprowadzają do niego dziecko, przekonani, że dziecko cudownie śpiewa. On przesłuchuje, no i mówi, bardzo Państwa przepraszam, ale no z tej mąki chleba nie będzie, nie będę kształcił tego dziecka, ponieważ no, moim zdaniem ono nie rokuje dalej, prawda? Rodzice są zmartwieni, może nie oburzeni, no ale jest szczery. Czy w przypadku sportu, no bo mam córkę, nie na przykład, hipotetycznie, co prawda mam, ale nie wiem, 10-letnią, ja ją przyprowadzam i do klubu sportowego Częstochowianka, żeby ona tam ćwiczyła, no jak gdyby, bo ją pociąga siatkówka. I co wtedy, jeżeli wy na przykład, no nie wiem, trener, no nie, no ktoś, kto jest odpowiedzialny, to mówi, że bardzo Państwa przepraszam, ale Zosia czy Marta, to z niej jednak siatkarki nie będzie i może proponuje jakąś inną dyscyplinę, czy nie? Niech chodzi, niech gra. My jesteśmy takim klubem otwartym. Mamy to tak poukładane, że na tą chwilę każda dziewczynka może przyjść i spróbować swojej siły w siatkówce. Mhm. Oprócz tego, że mamy już prowadzone tutaj ściśle grupy wiekowe, to mamy jeszcze takie grupy, które się nazywają naborowe. I dziewczynka, która na etapie 10, 12 lat, 14, może to taka końcówka też czwartej klasy, ósmej klasy, wydawałoby się, że to już za późno, żeby tą przygodę ze sportem, jeśli chodzi o siatkówkę, zaczęła i poziom grupy, która już jest wiekowo u nas, dziewczynki grają od kilku lat, jest na zupełnie na innym poziomie niż ona, więc nie mówimy, że się nie nadajesz, tylko mamy takie grupy tak zwane naborowe, do której ona dołączyć może i tam przez cały rok, dopóki będzie miała wolę, chciała ćwiczyć, może sobie tą siatkówkę. To są grupy, które nie grają w rozgrywkach młodzieżowych, nie są zgłoszone, ale cały cykl treningowy jest. One widzą swoje rówieśniczki. Dobrze, a Alu, jeżeli to ta najmłodsza grupa wiekowa jest od ilu do ilu? Od 5 do 7 jest taka akademia siatkówki dla takich od maluszków. Czyli już od 5 lat można, tak? Tak, to są takie, to jest grupa i taka, później, która się bawi w siatkówkę. Później za kolejna momentami. Grupa to jest? Potem idzie już wiekowo co 2 lata, prawda? Czyli są tak zwane rozgrywki kinderowe, czyli to są dziewczynki, które najpierw uczą się grać po 2, po 3, po 4 i są już rozgrywki na tym etapie, że grają 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, prawda? I czy te zajęcia są odpłatne? Tak, każde zajęcia są odpłatne. Musimy. Czy to jest drogi gips? Myślę, że na te czasy nie jest aż taki drogi, patrząc na koszty utrzymania klubu, trenerów i sal. No ale to powiedz mi, jeżeli możemy powiedzieć, dajemy dziecko do akademii, nie? No, ma 10 lat. Treningi odbywają się... 3 razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu. Dla tych maluszków 2 razy w tygodniu, a no, dla tych naborowych, bo też są grupy, które mają 5 razy w tygodniu. Ile miesięcznie muszę odłożyć, żeby... No to jest kwestia w zależności od jakiej grupy, od 100 zł do 150, prawda? Miesięcznie? Tak. To nie jest dużo. No dziewczynki, one dostają sprzęt typu koszulki, też czasami rodzice się do tego sprzętu dokładają, więc jak gdyby próbujemy tutaj te dziewczynki nie tylko trenować, ale żeby identyfikowały się z klubem z Częstochową, więc myślę, że na te koszty, które są, nie są takie duże, a przygoda jest bardzo fajna. Super. Gotujesz? Jak najbardziej, tak. Tak, mimo tego, że praca i klub, to tak, co tak. Najlepiej ci wychodzi w kuchni, żeby się pochwalić? No to nie jest chwalenie, ale myślę, że ja jestem taka sprawcza, żeby ten czas mi też nie zabierał dużo tego. Rzeczy. Tak, szybkie rzeczy typu gularze, czy z polędwicy, czy z drobiu, więc z różnymi dodatkami, makaronem, ryżem. Ja lubię te rzeczy i wszelkiego rodzaju zupy, które są zawsze u mnie takie treściwe, że jak się bardzo, tak, postawi, to stoi, więc jak gdyby zawsze staram się w ten sposób gotować, żeby było w miarę zdrowo i smacznie. Alusia, zapraszam Cię na kolację. Co ma się znaleźć na talerzu, żebyś powiedziała, ale mnie ten Kowalski ugościł, ale mnie ujął? Spaghetti. Poważnie? Wszelkiego rodzaju makarony.
ale takie mam... Tak, tak. Włoskie historie. Gdzieś mi to smakuje, te smaki. Chyba też czasów takich, one mi dobrze ten czas wspomniałem, początku w Częstochowie, kiedy tak? chodziłam. I ale powiem Ci, że 99% ludzi, którzy są związani ze sportem, to makaron, spagetti, węglowodany. Tak, jakoś tak jest. Ja znowu jestem ziemniaczany bardzo. Aha. W ogóle uwielbiam ziemniaki, a makaron to mi puchnie w ustach, ale nieważne. Muzyka ważna w życiu, czy tylko takim dodatkiem? Myślę, że bardziej takim dodatkiem wyciszającym, uspokajającym. Na tej zasadzie jest czas na czytanie książek? Staram się czytać takie książki, które jak gdyby mówią o historii ludzkiej, które mnie wyciszają. Mieliśmy też może nie też do końca takie biografie, ale bardziej takie związane z taką duchowością, które gdzieś tam prowadzą przez drogę i jak gdybym ja się w tym odnajduję. Czyli jakaś psychologia gdzieś tam. Bardziej też, tak, tak. Szukam takiej równowagi, żeby ten czas, który jest bardzo intensywny właśnie, przychodzi wieczór, wyciszyć się i jednak zregenerować tą głowę, bo wiem, że następny dzień jest też pełen pracy. Film, który był i jest dla Ciebie ważny? Chyba nie mam takiego. Nie masz. Też filmy biograficzne. Aha. Teraz z racji tego, że z dziećmi oglądam mnóstwo seriali, to co jest na topie młodzieżowym. Z dziećmi to liczba noga jest. Tak. Dwójka? Tak, kochana dwójka, więc... Chłopak i dziewczyny? Chłopak i dziewczyna, starsza jest dziewczyna, chłopak jest młodszy. Grają w siatkówkę? Tak, chociaż córka w tym roku chce, powiedziała, że rezygnuje. Syn jest taki zapalony, kibicujemy mu, mam nadzieję, że będzie chciał. A córa też umie, ale wybiera taką drogę artystyczną, jeszcze się szuka. Bardzo dobrze. Film był, książka była, muzyka była, kuchnia była. No to nie, no to musimy zareklamować. Gdzie w ogóle ciebie w tej pracy społecznej znaleźć? To znaczy, gdzie znajduje się klub sportowy Częstochowianka? Siedziba klubu znajduje się na Rejtana 7. Rejtana 7. W sali sportowej Częstochowianka. Mm-hmm. Mamy tam swoją siedzibę, swoje biura i pomieszczenia. Strona internetowa wiem, że jest. Tak, na Facebooku jest. Są trzy strony, są trzy profile na Facebooku z uwagi na to, że mamy te dzieci, młodzież i tą ligę, więc są trzy profile. Rozumiem, że teraz są wakacje, to nic się nie dzieje. Oj, dzieje się bardzo dużo. Tak? Cały czyli czas. Czyli okrągły rok? Cały okrągły rok. I w każdej chwili można się zapisać? Tak, no telefony dzwonią. Nabory są cały rok. Największe nabory, ten czas jest tuż zaraz po wakacjach. My też to ogłaszamy, żeby września, rodzice, nie? kiedy sobie ten czas na różne inne zajęcia planują dzieci, więc te pierwsze dwa tygodnie takie września najbardziej są intensywne, ale już rodzice dzwonią, już wstępnie próbujemy też jakiś termin nawet w sierpniu znaleźć, żeby zobaczyć, powiedzieć z tymi rodzicami, spotkać się, żeby mogli już sobie tam planować. Główny trener Częstochowianki to? Anita Feć-Krzyczmonik. Druga liga. Załatwisz mi rozmowę z nią? Załatwię. Tak? Oprócz Anity to muszę się pochwalić, że mamy jeszcze 11 trenerów, bo klub jest duży, więc jest nas... Każdy chce pogadać. Jest nas tam 12 i każdy ma co robić. Jest ceniony trenerem. To jest poważne przedsiębiorstwo. Dlatego pytałeś się, co robi prezes, no ma dużo zajęć. No tak, 11 trenerów ogarnąć to już jest... Tak, tak. Grafiki, nie grafiki. Dobrze, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że ta rozmowa z Alicją przyczyni się do tego, że kiedyś Częstochowianka będzie w Tauron Lidze, dobrze mówię? Tak. No, także jak czujecie, że Wasze dzieciaki mają predyspozycje i chcielibyście pokierować je, by pograły w siatkówkę, to bardzo serdecznie zapraszamy. Klub sportowy Częstochowianka. No treningi, no ostro, 3 razy w tygodniu, nie ma przebacz, ale za duże pieniądze, także warto czasami zamiast na jakieś inne wygłupy to zainwestować w sport. Alu, jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Co Ty sądzisz o tym mieście? No ja mam Częstochowę bardzo w swoim sercu, ponieważ przez siatkówkę jak gdyby pomaga mi żyć, odnajdywać się i to, co mną kierowało od zawsze,
No spełniam teraz, tak, te moje marzenia, czyli rodzina, praca, wykształcenie i cały czas ta pasja do siatkówki jak gdyby mi towarzyszy i dlatego, że sama tą drogę od dziecka przeszłam z siatkówką do teraz, chociaż tego nie planowałam, będąc tutaj, czy taką funkcję pełnić w klubie w ogóle tego nie planowałam, to wierzę i na własnym przykładzie ufam, że to jest droga dobra dla każdego dziecka. Sport, siatkówka, oczywiście też inne dyscypliny, ale warto być wiernym swojej pasji. Dobra, czy to sport, czy coś innego. A powiedz mi tak po cichu, to ile już lat tym prezesem jesteś? Prezesem już jestem 4 lata, ale 17 lat jak gdyby funkcja w zarządzie. Najpierw jako sekretarz, potem wiceprezes spraw administracyjnych i od 4 lat. No, no to życzę ci, żeby się utrzymała na tym stanowisku. Nie, to oczywiście żart, ale wiesz, to z tymi stołkami dobrze. No bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas. Kurczę, przy tej takiej na dwójka dzieci, normalna praca 8 godzin i jeszcze klub i tyle ludzi pod sobą, to jest... Rzeczywiście, proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Więc tak, reasumując, zbierając to wszystko do kupy. Jeżeli byście chcieli Alicję ująć, to makarony, proszę przygotować, ładnie ugotować al dente. Z mięskiem albo, nie wiem, owoce morza mogą być? Nie, wystarczy mięso, warzywa. Mięso, warzywa, makarony. Alicja jest prezesem klubu sportowego Częstochowianka, pełni tą funkcję społecznie, na co dzień pracuje, jest urzędnikiem biurowym, nazwijmy to, czy w administracji. Dwójka dzieci, kiedyś czynna zawodniczka, teraz pani prezes od 4 lat, a tak w ogóle od 26 w Częstochowie, zakochana w naszym mieście. No i co, no bardzo fajna babeczka i miałem bardzo fajną rozmowę. Wzajemnie, dziękuję, że jesteś świetna osobowość, także polecam. Machamy, ludziska, trzymajcie się, pozdrawiamy was, pa, pa. Pa.